Trwa walka o życie Polaka, który w śpiączce przebywa w angielskim szpitalu. Mężczyźnie ponownie wstrzymano podawanie jedzenia i wody. Sprawa dotyczy mężczyzny w średnim wieku. Na początku listopada doznał zatrzymania pracy serca, w wyniku czego, tak twierdzi szpital, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie Polaka. Chciał też wykorzystać jego organy. Na śmierć mężczyzny zgodziły się żona i dzieci chorego. Przeciwne są jednak matka i dwie pozostałe siostry oraz siostrzenica. Sąd opiekuńczy uznał, że żona mężczyzny wie lepiej, jaka byłaby jego wola. Orzekł, że odłączenie aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem. Część rodziny, która walczy o życie Polaka, uważa, że jego stan poprawił się. Ponadto zaproponowała przetransportowanie mężczyzny do Polski. Na to jednak nie zgadza się żona. Matka mężczyzny mówiła, że w trakcie wizyty członków rodziny w szpitalu Polak płakał, ruszał głową, reagował na głos, co udowadniała poprzez nagranie wideo. Sądy odrzuciły te dowody. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ten nie przyjął skargi złożonej przez część rodziny mężczyzny. W sprawę włączył się Instytut Ordo Iuris. Nie ma już jednak praktycznie żadnych narzędzi, które mogą uratować Polaka przed śmiercią z głodu. Część rodziny chce, by sprawą zajął się polski premier, co oznaczałoby spór z Wielką Brytanią przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Na razie jednak Polak po raz trzeci został odłączony od wspomagającej go aparatury.